Lina wędkarska, leszczą stop. Że olo duży, ale duży. Zobaczcie ile ryb. Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Słuchajcie, jadę na ryby, jest czwartek i mam teraz taką pracę, że sobie mogę na to pozwolić. Tak późne ryby o takiej godzinie i w taki dzień. Zastanawiałem się bardzo długo, gdzie iść na te ryby. I już chciałem jechać gdzieś tam w okolice Jelcza Laskowic, chciałem jechać też na Powodziowy, chciałem jechać na Spirytusy, chciałem jechać na Bujwida i potem, że naprawdę gdzieś tam na Czernicę coś zacząłem się wymyśleć, mówię kurna, nie no, jadę gdzieś koło domu i nie będę wydziwiał, nie będę wyjeżdżał, nie wiadomo ile, bo taka sytuacja, no i przede wszystkim około godziny trzeciej muszę odebrać małą ze żłobka i to jest dla mnie ostatnimi czasy priorytet, ale nie to, gdzie ja będę na tych rybach siedział, więc mam Jokersa, którego udało mi się nawet nie kupić, tylko dostać, bo dostałem go od Mariusza ze sklepu Barbus u Mariusza Zasady. Najpierw chciałem zapłacić, a potem Mariusz powiedział, że właśnie jest na takim stanie ten robak, że mogę go mieć za darmo, jak chcę, po prostu położył i pokazał brać. Tym bardziej się ucieszyłem, fajnie, elegancko. Mówię, okej, nie ma problemu, dzięki. Mówię do Mariusza, jadę na rybki, dzięki tobie. Może coś się uda złapać. Do dzisiaj będę znowu męczył tą glinę. Tym razem wziąłem glinę Feder Heavy, dwukilogramowa. Tak? Lina wędkarska, leszczą stop. Zobaczymy tym razem tą glinę, jak ona wypadnie. Naszykowałem sobie spryskiwacz. O. Będziemy dowilżać. Ta glina z kolei już jest wstępnie wilgotna. Już parę razy ją używałem, nie byłem jakoś zawiedziony. Lokalnych producentów, Wrocławia, chłopaków. Bo w Karpiowym są dostępne te gliny ogólnie. Chcę zrobić taką kamienną strukturę, która po prostu położy się na dnie i nie będzie pracować w ogóle. Zgaszona mieszanka z małą ilością zanęty. No i jak na środę? Dziś, nie wiem co ja wcześniej powiedziałem, że czwartek, ale dzisiaj środa ogólnie. To dużo osób. Ja mam tam za mną jeszcze chyba 3-4 osoby. Pamiętam jak na Zawalnej robiłem sobie z tych glin właśnie mieszankę. To mi Krzysiu Suchocki powiedział, że dowilżaj, jak ona zmieni tak trochę kolor, to wtedy będzie dobra. Rzeczywiście tak dowilżałem, że to były inne w sumie gliny, ale no widać, że oni je naprawdę dużo testowali, że nawet wie jak reaguje jedna z drugą. Tutaj takiego tipa wam pokażę, kurde pić mi się chce. 8 rano, nie róbcie tego w domu. Takiego tipa, żeby szybciej przetrzeć przez sito, czy zanętę, czy glinę. Na początku musicie tak, o, jakbyście płukali złoto, te drobinki szybko przelecą przez te dziurki i tylko przecieracie to, co naprawdę jest grudą. O, tak jak ja teraz. O, i co chwilę tak robić. Naprawdę przecieranie gliny wtedy robi się bajecznie. Bajecznie fajne, bajecznie proste. Wcześniej nie wiedziałem o tym i tak przecierałem od początku, aż ten to glina zatykała te kratki, tylko się wszystko przedłużało. Tak jak wstępnie przesiejecie te drobne, to już potem grube to chwilę, moment. Daję teraz tego Jokersa tu i rzeczywiście zaraz w kleju go zrobię. Dobra, to idę po ten klej. Wam pokażę, jaki klej używam. Kilogramowy dałem Kubie na testy ostatnio.
był zadowolony. A ten, ja mam taki, o, 200 gram, potrafisz, klejk. No coś tam z niego wycisnąłem. A zobaczcie z tego, co wyszło. Przysianie przez sito. Całkiem spoko. Jokers, nawet żyjący jeszcze. Widzicie? O, na wierzchu wszystko jest Jokers. Przesiany, ładny, rozproszony. Teraz go wezmę i delikatnie wymieszam w tej glinie. O. I mam naprawdę fajną glinę z Jokersem zrobioną. Elegancko. Potem to jeszcze ładnie się weźmie. No i powiem wam, z takiego Jokersa, z takich prostych składników wyszła fajna zamęta ogólnie. Ładnie pachnie Jokersem. Zobaczcie. Zestaw na skrętce, o, klasyk, nawet bez jakichś szybko złączek. Zobaczcie, tutaj szybko złączka, tylko złączka do koszyka, zwykły najtańszy stoper, skrętka, szypon. Moim zdaniem nie ma lepszych zestawów tak naprawdę, więc ktoś wydziwia, jakieś robi niedokowe dupinki, jakieś rurki termokurczliwe. Jak ja to widzę, to nie wiem właściwie po co to wszystko, ale na pewno nie dość, że zestaw wychodzi drogo, to jeszcze jest dużo roboty, czas się traci. Chłopaki! Gdzie jesteście? No tu chyba jest pudełeczko. I czekamy na grubego zwierza. Kurde, ale miałem branie. Ale chyba jest. Jest. No powiem wam, jak takie będą brać od początku, będę zadowolony. Ten ma około 50 spokojnie. Ładna ryba. Ładna ryba, słuchajcie. Okej, chodź tu. Ale idzie dnem. W ogóle jest deszcz? Jest deszcz. O, ale ładny. Zasmakował mu Jokers. Ale lechu. Żeby mi nie poszedł tutaj w te szczyny. A, dostał pod bierakiem. Kurde, ale się skłoszył. Chodź tu, ale łopata. Kurde, zaraz mi pójdzie tutaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Silny. Jest. Kurde, ale silny. Podbierak. Ale duży lechu. Drugie branie, ole branie. Wow, wow, wow. Jest druga ryba. To się wala. Tylko mały byczek. Byk, Jezu, sobie. Love.
Ale coś tych dużych, kurde, mało. Myślałem, że więcej się złapie. Dobra, nie. Jest. Weszły z powrotem. I to ten już będzie większy trochę. Widzę, że idzie mocno w bok. Krąb chyba. Kurde, jak ucieka. Nie, no pójdzie chyba w pizdziec. Ale się wszedł tu w habrędzie, nie, Leszek. Ładny taki. Kurde, ale mi się chyba on zerwie. Nie sięgnę go tym podbierakiem. Teraz by się przydał ten 4,5 metra. No. Co ja tu mogę tylko wymyślić? No, jakoś się udało. No, jest jeszcze jeden bonusik. Daleko zażar. Dobra. Taki. Taki. Fajny leżył. Ten ma... ...47. Dobra. Dlaczego zostawiam sobie zawsze z wypychaczem? Potem łatwiej się wyciąga haczyk z tych krzaków. O. Łapię za haczyk, zamykam kabłąk, tu napinam. Przytrzymuję dwoma palcami. O, branie. Taki mały sumek. Poszedł. Dziadu ty. Zgniłego raka miałem w ogóle w koszyku. Wpadł do koszyka. Ostatnio mówiłem właśnie ludziom takim, co się pytali o wędkarstwo, że są raki u nas. Dobrze, także nie jest taka brudna. Można te ryby już jeść, jak ktoś lubi. Ja ogólnie to wypuszczam. A raczej ich nie zjadam. Co to? Znowu sumek, kurde. A już się cieszyłem. Kurde, ale do brzegu poszedł. Ale jest chyba. Jest coś. Dziwna ryba. Jakoś tak... Chyba mnie w konia chciało coś zrobić. To jest. Okej, jest już nade, pode mną. Leszczek. Taki sprytny w ogóle. Dwa razy mi poszedł do brzegu. Mnie trochę uśpił. Aby się przydał jeszcze metr dodatkowo. Tym razem taki. Dobra. Zobaczcie, ile wyszło dzisiaj. Piękny połów. Naprawdę. Okej. Wow, stój tu.
Patrzcie. Wow. Zobaczcie, ile ryb. Jeszcze słuchajcie, to weźmiemy i zważymy wszystko na szybko. Dobra. Fajną taką torbę kiedyś dostałem właśnie od Chrisa. Dobra, 0,0. 8,900. Nie. 8,900, tak. Może tu pokażę. Widać? No, bliżej. No. Tak? No. Widać? Jest. O, tu sobie odpoczną na tej głębokiej. Patrzcie. Patrzcie, jak poszły. Idźcie. No. Okej. Zaraz dojdą do siebie. O, jeden, drugi. Ten duży też. Zaraz się ocknie. I ty też. Odpływaj. Uy. O. Poszedł. No. Dobra. Się ocknął. Udało się. Wszystkie żyją, zobaczcie. Nie ma żadnego do góry brzuchem. Jest okej. Okay. O ja. Jestem zadowolony. Wreszcie jakieś łowienie na grubo. No i na tym chyba zakończymy, bo nic już nie bierze. Także trzymajcie się, tylko czyste wędkarstwo. Chyba nie ma nic. A jest. No i znowu ten sam numer. Idzie tam w te glony. Ale wyszedł. Dobra. Zobaczymy, co to jest. Leszczyk. Nie wariuj tak. To już słuchajcie, poza konkursem. Bo niedługo się zwijam. Po prostu miałem okazję, żeby ktoś to nagrał. I gość płynął kajakiem i to wszystko nagrał. A to już są jeszcze oprócz tego. Taki. $0,36. O kurde. To już jest ładna ryba. To już jest lepsza ryba, słuchajcie. Jak to mówią niektórzy. O, spięło się. Spięło się to rybsko. Kurde. Szkoda. Taki. Zobaczcie. Dobra, poszedł. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, podsumowując to całe wędkowanie. To było przyczyną, że właśnie te ryby mi nie weszły, myślę. Później, więc no powoli się zwijam, co tu dużo gadać, bardzo się nałowiłem, myślę, że z tymi rybami po tym całym ważeniu wyszło gdzieś około 10 kg. No i ten przyjemny bonus na koniec, szybko wypuściłem 54 cm sandaczyk, eleganckie, fajne wędkowanie, bardzo się cieszę, na pewno tutaj wrócę jeszcze, myślę, z raz, dwa razy może w tym roku. Pełen relaks dzisiaj był, po 5 godzinach zabijam na chatę, bo i tak już muszę, no i co? I tylko czyste wędkarstwo. Trzymajcie się, połamania kija. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Bądźcie na bieżąco, włączcie sobie dzwonek i...
Co więcej mogę powiedzieć? Słuchajcie, miłego weekendu, hej!